Trwa budowa dworca przy bulwarze Narwiku w Nowym Sączu. Istniejący tam parking dla samochodów osobowych i przystanek autobusowy już wkrótce przestaną istnieć i mają zamienić się w tak zwany dworzec przesiadkowy. Po zakończeniu inwestycji w tym miejscu będą się zatrzymywać autobusy komunikacji miejskiej i przewoźników prywatnych, z którymi Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne podpisze stosowną umowę. Powstanie tutaj nowoczesny dworzec przesiadkowy, bardzo ważne miejsce na mapie Nowego Sącza, bo to również oczywiście ochrona środowiska, ale także przede wszystkim wygoda dla mieszkańców oraz dla tych, którzy przyjeżdżają do Nowego Sącza w różnego rodzaju sprawunkach. Będą oczywiście nowe perony, będzie nowa nawierzchnia, parking typu Kiss and Ride, będzie miejsce obsługi pasażera, poczekalnie, no i najważniejsze to toalety. Przy dworcu pozostanie także kilka miejsc parkingowych Kiss and Ride, czyli pocałuj i jedź. Takie miejsca są tworzone z myślą o kierowcach podwożących samochodem osoby przesiadające się następnie do pojazdów komunikacji zbiorowej. W takich miejscach wolno się zatrzymywać na 1 do maksymalnie 3 minut. Budowa dworca przesiadkowego ma się zakończyć w ciągu około 4 miesięcy. Koszt inwestycji to 1 400 000 zł. Budowa dworca przesiadkowego przy bulwarze Narwiku wpisuje się w plany miasta związane z utworzeniem strefy czystego transportu. Mogłyby wjechać jedynie pojazdy spełniające normy spalin Euro 5 i Euro 6.